Będziesz wspierał każdą moją decyzję. Postaraj się, żeby cała reszta wzięła z ciebie przykład. W przeciwnym razie uznam to za niesubordynację. A teraz zejdź mi z oczu. On mnie chyba nie lubi. Wytrzymaj! Jazda! Czy ja mam ich wszystkich rozwalić naprawdę tutaj z tego pistoletu? A może mam się odsuwać? Albo wstać? Nie dam rady! Zostaw mnie! Wytrzymaj! A, może mam się z niej wycofać? Nie udaje mi się! Ja chciałem pozabijać. Tylko nie wiem, gdzie się mam z niej wycofać, no goddammit, no. Nic nie widzę. No i zmarł. Polsniku! Bierz ludzi i spieprzaj się stąd! Razem się stąd wynosimy! Musicie! Wycofaj się! Nie! Nie zostawimy cię tu! Posadźcie mnie! Ja ich zatrzymam! Musicie już iść! Już! To był zaszczyt! Żadna ofiara zbyt wielka! Idź! No te wstawki filmowe, to jak już mówiłem wcześniej, to im wyszło. Myślałem, że chciałby pan to mieć. Źle myślałeś. Widzisz, jesteśmy w całkiem nowej rzeczywistości. W moim świecie. I nawet nie łudź się, że zacznę się wahać lub z jakiegokolwiek powodu porzucę swoje obowiązki. Dlatego będziesz moim zastępcą. Będziesz wspierał każdą moją decyzję. Postaraj się, żeby cała reszta wzięła z ciebie przykład. W przeciwnym razie uznam to za niesubordynację. A teraz zejdź mi z oczu. On mnie chyba nie lubi. Turner osłaniał nasz odwrót i przypłacił to życiem. Ciężko to pisać i z tym żyć. Upewnił się, że żyjemy, by osłaniać konwój, więc nie zginął na marne. Tak przynajmniej sobie powtarzam. Dobra, lecimy dalej. Ciekawe jak... I ile jeszcze jest tych misji? Mamy 25 grudnia, 44. No do końca wojny jeszcze trochę zostało. No to jak gdyby każda ta mała, no nie wiem, misja, kampania to jest jeden miesiąc, nie? Sierpień, październik. Październik, jeden, listopad. I grudzień teraz. 6 tygodni temu zginął Turner, a mnie awansowali. Jest gwiazdka. My okopujemy się w lesie ardeńskim w Belgii. Jest tak zimno, że aż jaja bolą. Walka na mrozie to piekło. Turner o nas dbał. Był dla nas jak ojciec. Paul, bracie, chciałem powrócić jako bohater. Teraz, gdy dowodzi Pearson, mogę w ogóle nie wrócić. Wesołych świąt, Turner. O, i Turner. Pearson wyświęcił prostego wsioka. Co mi na to powiesz?
Pewnie, że wciąż pierdolisz jak poparzone jelo. Nie czas na to. Za Turnera. Za Turnera. Za Turnera! Co za cholerny fuchsiarz? Zawsze pierwszy, Sacha. Gabcie się na mnie tak dalej. Moc truchleje, bawcie się dziś ile blezie, bo jutro jak zajedzie konwój, to wy nadstawicie karku na pierwszej linii. A Turner was nie ochroni! Zluzuj. Jesteś plutonowym. Sam zobaczysz, jaki to jest kurwa luz. Dalej. No postaw mi się, dawaj. Ta, myślałem. Służyłem z Turnerem 6 lat. 6. Wesołych kurwa świąt. Zdecydowanie nie wytrzymuje nerwowo napięcia. Mamy konwój i musimy dopilnować, żeby bezpiecznie dotarł do Renu. Teraz musimy tylko przetrwać ten ziąb i Pearsona. Ty, Prymus, niezłe buty. Jak nowe. Ta. Gwizdnął je jakiemuś rezerwiście. Biedny dzieciak zamarzł. Gdyby Pearson nie skopił rekwizycji, nie musielibyśmy łazić na szaber. Nie szkodzi. Miał się w trumnie zmarnować? Gdzie się podział prosty farmer? Jak go spotkasz, daj mi znać. Białe święta, co chłopaki? O tak. Pokiegawała, miałbym teraz grzać się przy kominku z moją śliczną. Kiedy mogę odmrażać sobie dupsko w głuszy razem z wami, Jelo. O, w dupę idzie. A Jelo, biegiem do KM-u. Tak, sierżancie. Sierżancie, mamy jeszcze jakieś płaszcze lub koce? Babcia ci wyjdzie. Schron po prawej grzali całą noc. Bierz amunicję, zaniesiesz imię. Przecież to zapas dla Jelo. Co z nim? W ogóle się trochę rozejrzyjmy, no co jesteśmy? W górach, w Ardenach. Pada śnieg, co my tu mamy? Osłaniamy konwój, ale nie wiem, gdzie ten konwój pojechał. Gdzie on to zanieść? Komu? Tam, jeszcze dalej. Zaraz wbiję z tobie. Co będziesz robił po powrocie do Stanów? Do końca studia. Moje mi się kończy. Tanie, co poradzisz naszych stronów wroga? Gwiazdka przyszła wcześniej. Ten z gołą głową, bez czapki, chłopaku. Załóż sobie ten beret. Komu mam to dać im? Aha, tutaj położyć, tak? Pod choinką. Co dla nas masz? Czekoladę? Ciepłe skarpety? Skopy, tam za wzniesieniem, na 12! Broń mi się zacięła! A ja skąd mam snajperkę? Broń gotowa! To koniec? No i wszystko w temacie. Ani jednego pudła. Tam jest kolejny. Dobra, proszę bardzo. Ani jednego pudła. Ile strzałów, tyle. Lepiej leć do namiotu dowództwa. Tylu trafionych. Co to kurwa miało być? No jakieś grube zamieszanie, chyba więcej niemiaszków idzie,
Gdzie musimy dojść? Zgłosić się do Pearsona. O staruszku. Nie uwierzysz, jak heca. To Howard. Miło mi pana poznać. Przepraszam, nie spodziewałem się. Czy będzie pan pracował z takim profesjonalistą? Howard był w kompanii, która zajęła pasmo wzgórz. Nie wierzę, że dają im walczyć. O tak. I pozwalają nam ginąć. Słuchajcie, kiedy przybędzie konwój, Szwaby rozpętają nam piekło. Góra nie da posiłków? My jesteśmy posiłkami. A może wezwać wsparcie z powietrza? Patrzcie państwo. Daniel przypomniał sobie, że jest protonowy. Radiostacja już działa! Bierzcie ile się da! Teraz musimy tylko dostarczyć tych łobuzów nad Ren. I modlić się, żeby zostawili jakieś mosty. Ocalił nas pan porucznik. Leci! O Jezus, co się dzieje? Jakoś ten, nie nalot, tylko artyleria. Jestem tuż za tobą! Jazda, jazda! Ale gdzie mam iść? Hello? Uciekamy, czy co? Czy atakujemy, bo sam... Ej, było coś takiego, czytałem o tym kiedyś, że więcej w tych Ardenach, w tych lasach, więcej ludzi zostało rannych od eksplodujących drzew, drzask, niż od kul. Więcej ran było. Właśnie od takich nalotów. Nie wiedziałem, gdzie mam iść. Czy mam się tylko schować, czy mam gdzieś biec? Osłaniaj konwój. Czyli musimy z nimi podążać. Jestem tuż za tobą! A, miałem chyba w tym okopie zostać. Jezus, no nie wychylam się. Chyba skończyli. Jesteś cały? Chyba tak. Przerzedzają obronę przed atakiem. Musimy dołączyć do Pearsona. Dobra, gdzie mam iść? Zbiórka, dobra. O, widzicie? Takie drzazgi, mówiłem. Tutaj dobrze wymyślili wszystko. I te drzazgi zadały więcej ran i obrażeń żołnierzom niż kule. Słaniajcie mnie, gdy będę to naprawiał! Tam roi się od wrogów! Hej, jesteś plutonowym, to zachowuj się jak plutonowy! Chyba nie liczysz, że będziemy za niego nastawiać karku. Odwaga rodem z Queens, co nie? Co ty nie powiesz? Hej! Byłem pod oficerem! Oddałem pagony, żeby tu być! Musimy iść! Już! Prowadź! Świat stanął na głowie. Słabysz rozkaz, to złamie ci nos! Hej, wykonać polecenie! Jeśli Howard zginie, to już po nas! Red, idziemy zaraz zrobić! No dobra, no to idziemy. No i powiem wam, że kampania no, fajna nawet. Tutaj nawet, że tak powiem, kojarzę tych już... tych swoich towarzyszy broni tutaj. Takie są dość wyraziste te postacie, przynajmniej tego... tego Pearsona. Jest! Rozpiszczone, nie działa! To zajmie trochę czasu! Powstrzymajcie tamtych! Znalazł się ekspert! Krońcie Howarda! Uwaga, za drzewami! Szkopy idą! Bryjcie mnie! Kurwa! Mają tu nas jak na widelcu! Krończy Howarda! Otoczyli nas! Daniel! Rzucam granat dymny! Howard, szybciej się nie da! Co za granat? Rzucam granat dymny! Idą od strony lasu! O, co ja za giwerę zdobyłem? Coś nowego, czy... coś nowego? Howard,
Masz, pomogę ci tym, że ci rzucę po prostu granat. To nie możesz wezwać tego nalotu? Robert Joe, Robert Joe! To Douglas White 5! Przyślijcie bezpośrednie wsparcie lotnicze! Odbiór! Przyjąłem Douglas White 5. Siły bliskiego wsparcia wspierają już ciężkie bombowce. Czas przylotu nieznany. Odbiór! 509 tu dowództwo. Mamy awaryjną prośbę o bliskie wsparcie z powietrza. Zbierzcie eskadrę, jak już osiągniecie podstawowy cel. Zrozumiano. Zmienimy plan lotu, jak tylko bombowce będą... Będziemy latać. Co to jest za myśliwiec? Jakiś P coś tam. P40 czy jakoś tak? P47. Bardzo dobrze. Dobra, gdzie mam lecieć? Ja bym zaatakował od razu. Nie ma na co czekać. Aha, nie mogę atakować. Aha. Dobra. Co? Nie chcę odwracać sterowania lotu. Tylko chcę atakować, no. Jak z karabinu mam strzelać? Okej, nie wiem gdzie mam lecieć, słuchajcie, za nim. Mam te bombowce osłaniać, tak? Aha. Ups, lecę do góry nogami. Moment. Kolejna banda na 9 na pełnej prędkości. Nie wiem, w co strzelać. Słuchajcie, trochę chaos. Nie widzę wroga. Górno, ciężko się lata, powiem wam. Bardzo się ciężko celuje. Dobra, spadł tam to chyba. Nie jest łatwo latać. Trzeba mieć bardzo powoli czułość myszy ustawioną. O, Jesus, coś przegiąłem. Muszę zwolnić chyba, wyrównać i teraz przyspieszyć. Trochę się za bardzo tego jednego chyba wziąłem, ale... Dobra, dostał. Dostałem. Amunicja ile mam? Nieograniczona ilość. No spadaj dziadu! Dobra, spada. Następny. Mayday, mayday, mayday! Kurna, wszyscy się palą. Co za rzeźnia. Oberwaliśmy! Żaden system nie działa! No, nie jest łatwo, powiem wam, latać. Chyba się pośpieszyłem! Trapienie! Lewy silnik, gaz! Lewy statek nie reaguje! Tracimy wysokość! Nie wiem, czy ja jeszcze kieruję, czy już gra chyba... Nie, czy ja nadal kieruję. Spadamy! Powtarzam, spadamy! Dostaliśmy! Dostaliśmy! Ktoś już łupie do mnie. Nie, chyba ostrzał z ziemi. Skopy wracają! Na naszej szóstej! A, tu będzie jatka. Patrz, wleciałbym w niego. Mayday!
Dostał, trafiony, pali się. Następny. Znowu telefon dzwoni, a ja przecież teraz lecę właśnie nad... Nie wiem gdzie. Go dopadłem pięknie. Tak podobno Polacy w Divizjonie 303 walczyli, że dopóki nie rozwalili niemieckiego samolotu, to nie odpuszczali. I zawsze... Wow! Wpadłem w tego. Czyli podlatywali tak blisko, żeby dosłownie widzieć pilota niemieckiego i żeby go rozwalić. Dobra, tam się pali spada. Trafienie! Lewy silnik, gaz! Trafiony, pięknie. Kto jeszcze? Aha, muszę ich tu roztrącić, ile mam w prawym górnym rogu chyba. Następny, jeszcze jeden. Tu jednego mamy gagatka. No, dziadu! Pięknie. Jesteśmy prawie nad celem. Dajcie kwokom trochę pola do manewru. Przestańcie gadać i formujcie szyk za mną. Tu 509 do dowództwa. Bombowce są bezpieczne. Jesteśmy gotowi do wsparcia. Przyjąłem 509. Wroga piechota i wozy bojowe prowadzą atak na pozycję 9. dywizji. No to było fajne, powiem wam. Znacznie fajniejsze niż jazda czołgiem, która zdawała mi się, że jest na zbyt małym obszarze i mało ciekawa była. Wytrwajcie, Dagwood White 5. Samoloty są 50 mil od was. Odbiór!